No dobra, okej. Jaki mamy, time, że tak powiem, bo ja chyba za długo gadam, nie? Witamy w kolejnym odcinku GoLine TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasiak. Zacznijmy od PLFA 1. Co ty myślisz o tej sytuacji, która teraz jest, że mistrz PLFA 1 nie chce awansować do top league? No to jest łamiąca wiadomość, dosłownie w przenośni. To jest skandal moim zdaniem, to, że Kraków Kings oddali Walkovera, bo tak to trzeba nazwać, odstąpili od meczu, no dobrze, w porozumieniu z Kozłami, bo Kozłom też raczej jeśli chcą zostać w top lidze, to po co mają z nimi grać, jeśli oni nie chcą, ale skandalem jest, że Liga do tego dopuszcza, to jest w ogóle zachowanie niesportowe, niezgodne z zasadami przedsezonowymi. Przed sezonem było ustalone, że jak ktoś zaniecha awansu lub da Walkovera w jakimś meczu playoffowym czy finałowym, na przykład w naszych rozgrywkach, to wtedy automatycznie, czy nie rozegra barażu, automatycznie spada do najniższej klasy rozgrywkowej. I tak naprawdę no, skandalem jest, że to przeszło i że to poszło jako oficjalna wiadomość od Futbol Amerykański, tak? Czyli oficjalnego kanału komunikacyjnego PLFA. Że to po prostu tak będzie i koniec, tak? Tak, tak. No, ja się dziwię. Ciekawe jestem, czy ktoś zapytał Sopotu, czy nie chcą przejąć tego spotu, bo im się należy ten spot. Ktoś powie, nie wygrali mistrzostwa, no ale może oni mają jaja, żeby zagrać. Przynajmniej zagrać ten baraż, tak? Zagrać baraż. Zobaczyć, co sprawdzić będzie. Sprawdzić się. Zwróć uwagę, co było teraz w top lidze. Kusaria i Lowlanders byli niemalże przymuszeni do tego, żeby zagrać w top lidze, żeby rozwijać top ligę. Bali się tego, unikali tego, tłumaczyli się. Lowlanders dobrze, Kusaria świetnie. Znaczy, może tutaj na odwrót powiedziałem, ale dwa Beniaminki prawie awansowały do playoffs. Kraków Kings, żenada, słabo i no nie mam słów po prostu do tej drużyny. No to jak można oddać mecz? Ja tego nie rozumiem. No, po to gramy, żeby awansować cały czas. Ktoś zarzuci nam, że my prawie oddaliśmy mecz, ale my tego meczu nigdy nie chcieliśmy oddać. Pamiętasz, 4 maja w zeszłym roku, jak nie mieliśmy sprzętu. Tak. My stanęliśmy na głowie, żeby ten mecz rozegrać. Załatwiliśmy, zrobiliśmy wszystko i rozegraliśmy ten mecz. No, niektórzy mówili Wrocław Walkovers, tak? Bang, my jesteśmy gotowi. Kraków Walkovers. No ale porozmawiajmy o ich powody, dlaczego oni nie chcą zagrać w tym barażu. No, przede wszystkim to chyba jest to kwestia finansowa, że... To oczywiście top liga to zupełnie inny budżet niż inne, no ale bez przesady jest do ogarnięcia w jakiś sposób, tak? No tak, no Chris, ty chyba najlepiej możesz się o tym powiedzieć, bo całe życie pracujesz w rzeczach związanych z finansami. Jak jest taki projekt, to finansowanie chyba się znajdzie. No trzeba po prostu poszukać, postarać się, ale jest to znalezienie, tak. Więc tego się nie robi w jeden dzień i to jest wyzwanie i powinni je podjąć. No niestety ze strony managementu Krakowa to jest jakiś taki short term vision, tak? Znaczy short term vision, ale też wydaje mi się, no nie wiem, boją się co, że polski skład mają za słaby, no Kraków, no pokonaliście importu, więc czemu macie nie pokonać importu? Poza tym to jest gra w barażach, nikt nie mówi, że na 100% wygrają ten baraż, tak? Może Kozły się Może oni byli tacy pewni, że oni wygrają baraż, albo po prostu nie chcieli grać kolanka przez cały mecz, tak? Bo to było jakby też zagrożenie dla drużyny, która by nie chciała wygrać barażu. No ale doszło do sytuacji absurdalnej i skandalicznej i szkoda, bo kto wie jakie to będzie miało reperkusje. Być może top liga się teraz zamknie na parę lat, bo nie będzie chciała ryzykować utraty wizerunku takimi żenującymi sytuacjami od drużyn nieprofesjonalnie prowadzonych. No a w przyszłym roku zobaczymy się z Krakowem, tak? Mam nadzieję, że tak będzie. Będzie fajny wyjazd autokarowy. Długi powrót. No tak, ale moim zdaniem powinno być tak, że się rozminiemy z Krakowem, bo ja bym ich degradował. Gdyby to ode mnie zależało, to zgodnie 2. z zasadami wylądowaliby w PLFA 2. I mielibyśmy derby Krakowa, same plusy. O. No Krzysztof, trochę się rozpędziłeś, ale widzę, że jesteś pewien, że awansujemy do PLFA 1. Rozpędziłem się, dobrze to ująłeś, przepraszam wszystkich, sezon jest otwarty, ale jesteśmy po weekendowym zwycięstwie z wielką euforią, nikt się nie spodziewał chyba takiego wyniku. Ja też byłem gotów się założyć, że różnica między zwycięstwem a pokonanym będzie mniejsza niż 20 punktów, tak. Mniejsza pewnie niż 14 punktów, a tutaj... Ja moim zdaniem myślałem, że to będzie gdzieś 21-14, 14-7, coś takiego. A tu blowout, tak? Tak. 40
39 do 7. Ja jak komuś tłumaczę, mówię tak jak 7-1. Dokładnie, w piłce nożnej. Wow. No, amazing. Słychać po głosie, tak? No, blowout był 49-7, ale mi się wydaje, że no, ten mecz mógłby troszeczkę inaczej się potoczyć, bo na samym początku to oczywiście pierwszy touchdown my zdobyliśmy, oni mieli ten pick six, 7-7 na koniec pierwszej kwarty i był dość wyrównany mecz na tym etapie. Tak, później było 14-7, zapukali pod nasz end zone. Tak, goal line stand zrobiliśmy i to moim zdaniem był game changer, momentum changer, bo po prostu doszli na 3-yard line i zostali cofnięci i potem już nie mogli nic zrobić. Tak, oni w ofensywie mieli duże problemy, rozpracowaliśmy bardzo dokładnie ich ofensywę, zrobiliśmy porządny scouting, więc byliśmy przygotowani na wszystko. Tak. Nasi zawodnicy tak naprawdę wiedzieli, co będą grać zawodnicy z Gliwic w poszczególnych akcjach i mówili o tym po meczu, więc to było takim efektem dodatkowym. Natomiast moim zdaniem mecz tak naprawdę przechyliła się najbardziej szala przy czwartym naszym touchdownie, czyli tuż przed połową. Tak. Najpierw długie podanie, trzeci touchdown 21-7 do Stanleya, tak. A następnie fartowne zagranie, chcieliśmy kopać z 45 do 50 yardów, poszedł zły snap, poszło płaskie kopnięcie, Gliwice próbowały robić return. Był fumble w endzone. Poturlał się pod endzone. Migut podniósł wtruchtał sobie do endzone'u tak naprawdę i to było as time expired. Tak, bo to był ostatni play. Ale bardzo długi. Tak, play. Ale to było tak, że było 7-7, 14-7, był goal line stand i potem w minutę 30 wrzuciliśmy 14 punktów. Oczywiście to był taki fartowny ten play ostatni, no ale liczy się. Szczęście sprzyja lepszym. Tak. Teraz przejdźmy do innych istotnych meczy PLFA 2. No tak, mieliśmy na północy starcie na szczycie Duke's Rhinos, w końcu sprawdziliśmy drużynę z Wyszkowa, która nie jest powiązana z Crusaders. Nie. I ta drużyna jest mocna, ale nie na tyle mocna, żeby zająć pierwsze miejsce w grupie. Przegrali z Duke's, moim zdaniem w takim razie są słabsi również od Green Ducks, ale ten mecz będzie też dla nich kluczowy. Gratulacje dla Dukes, bo pokazali w tej chwili, że są liderem tej grupy. Wygrali z Rhinos i z Green Ducks. Tak naprawdę są już w playoffach, prawdopodobnie z pierwszego seeda. Jeśli chodzi o drugi bardzo ciekawy mecz, dla mnie to był mecz Oleśnica Autos w Wolverine's Opole. Byliśmy na tym meczu, Oleśnica grała bez quarterbacka, ponad półtorej połowy. Tak? Dopiero w trzeciej kwarcie przyjechał quarterback z powodów obiektywnych. Powiem Ci tak, gdyby nie ten brak quarterbacka, tam by było wyrównane spotkanie, tam by było... No było tylko 13-0 do połowy, no widać było, że Oleśnica daje sobie rady. A grała bez quarterbacka, grała tak, ciągłe rany, tak. Nie mogli prawie za nic rzucić i tak naprawdę pokazali mega charakter. Tak naprawdę tam były trzy playe, były dwa długie touchdowny, które rzuciło Opole, plus jeden kick-off return na touchdown. No i Oleśnica była trzy razy przy endzone Opola i ani razu z tego nie zrobiła punktów. I tu masz brak quarterbacka. Tak, bo to był ewidentny brak quarterbacka, który jest zresztą power runnerem, ma też dobre, krótkie podania, więc on by to zrobił. Natomiast później rzeczywiście ta gra już była... Bo po meczu, ale i tak udało się zdobyć przyłożenie właśnie Adrianowi Cholewie po podaniu. Więc Oleśnica pokazała serce, pokazała charakter. Jestem dumny z tej drużyny i cieszę się, że tak gra pod naszym brandem, bo uważam, że oni w tym roku mają jeszcze szansę na wygraną, a w przyszłym roku będą kandydatem do awansu. Tak. W pozostałych meczach PLFA 2, no to planowo drużyny by przegrały. Tak, drużyny B jak zwykle na dole, przegrywają z Austin Lakers i Green Ducks Radom. Z kolei w pozostałych meczach również totalnie bez niespodzianek, dużo do mało. Wygrali Silversi, wygrali Dragonsi i wygrali Archersi, czyli nic, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Taka jest ta liga, czasem są mecze ciekawe i nieprzewidywalne, czasem są duże niespodzianki. A czasem są duże niespodzianki, czasem nic się nie dzieje. No ale po czterech kolejkach zaczyna to jakoś klarować. Tak, zaczyna się klarować i specjalnie z tego powodu Krzysztof Krzemień przygotował dla nas jego subiektywny power ranking, jakie drużyny są najlepsze właśnie w PLFA 2. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj trochę inna konwencja, ale za nami cztery kolejki PLFA 2 i czas na mały power ranking. Przypominam, power ranking to nie jest ranking sporządzony na podstawie małych punktów, na podstawie zwycięstw. To jest moja subiektywna ocena, które z tych drużyn są najsilniejsze i które zasługują na te miejsca w pierwszej ósemce. A więc zaczynamy. Miejsce ósme, Kraków Tigers. Drużyna z bilansem 2-1 przegrali z Rybnikiem swój jeden mecz.
ale mimo to są moim zdaniem faworytem do drugiego miejsca w swojej dywizji. Bardzo podobny bilans Silvers Olkusz, ale mimo wszystko tutaj moje wskazanie na Tigers, ponieważ mają bardzo doświadczony polski rdzeń, mają więcej zawodników z top-ligowym doświadczeniem niż Outlaws Wrocław, więc Tigers miejsce 8. Miejsce 7, lider dywizji południowo-wschodniej, Irving Thunders. Naprawdę imponujące są w ich wykonaniu. Pokonali Silvers, pokonali Tigers, a to była drużyna, która jeszcze w zeszłym roku praktycznie się rozpadała. Nie było wiadomo, czy przystąpią do rozgrywek. Jak na razie dzieje im świetnie, no ale zostały im jeszcze rewanże z oboma tymi drużynami, więc jeszcze nic nie jest przesądzone. Na razie miejsce 7. Miejsce 6, Patrioci Poznań. Top-ligowy Poznań w tym sezonie bardzo słabo, ale nadrabiają za nich Patrioci, którzy jak na razie wygrali dwa mecze i przede wszystkim wygrali bardzo ważny wyjazdowy mecz w Bydgoszczy z Archers i to wygrali go wyraźnie, bo 30-6. Tak więc póki co sezon idzie we właściwym kierunku, miejsce 6 w naszym power rankingu. Miejsce 5, największa niespodzianka tegorocznej PLFA 2, Wyszków Rhinos. Rewelacja, nowa drużyna, Beniaminek, wzmocniona dwoma importami, radzi sobie znakomicie. Przegrali z Warsaw Dukes i nie starczyło im się na tą drużynę, ale poza tym dwa zwycięstwa i spora szansa na playoffy. Zostajemy na północnym wschodzie, miejsce 4, Green Ducks Radom. Na razie bardzo podobny sezon jak Rhinos. Dwa zwycięstwa, jedna porażka także z Dukes i za dwa tygodnie, 8 sierpnia w Radomiu, mecz tych dwóch ekip, starcie o drugie miejsce na północnym wschodzie, starcie o drugie miejsce w tej dywizji. No mam nadzieję, że dopisze obsada sędziowska, bo w spotkaniu, które miałem przyjemność komentować, Outlaws Lions, no to niestety zebry mogłyby stworzyć świetny band z Rayem Charlesem, Stevie Wonderem i Andreą Bocelli. Miejsce 3, Gliwice Lions. To może dziwić, bo Lwy wysoko przegrały z Outlaws, ale ta porażka była znacznie wyższa niż wskazywałaby na to gra na boisku. Lwy długo trzymały się w meczu, a wcześniej dwa naprawdę imponujące zwycięstwa. Wysoko z Wolverines, pokonali także rezerwy wicemistrzów Polski, więc uważam, że Lions mają przed sobą jeszcze całkiem niezły sezon. Miejsce 2, Warsaw Dukes, na czele dywizji północno-wschodniej, jak na razie niepokonani. Pokonali i Rhinos, i Green Ducks. Świetny sezon, prawie pewne pierwsze miejsce w swojej dywizji. Zobaczymy, co będzie dalej. Miejsce 1, Outlaws Wrocław, wcale nie po znajomości. Kapitalny statement win z Gliwicami. Świetna defensywa, bardzo skuteczna ofensywa. Pokonali trzy kolejne drużyny z mojego power rankingu. Co prawda Dukes i Green Ducks to był pre-season, można powiedzieć, że te mecze się nie liczą, no ale wyraźne zwycięstwa. Ponad 30 punktami, 40 punktów nawrzucali. Tak więc jak na razie na tym etapie sezonu Outlaws są moim numerem 1, ale dużo pokaże nadchodzący mecz z Panthers Wrocław. W zeszłym roku rezerwy Panthers Wrocław poradziły sobie z Outlaws. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Dzięki, to już wszystko na dzisiaj. Oddaję Wam głos, chłopaki. Dzięki Krzemie, świetny ranking. Cieszymy się, że przyznałeś nam pierwsze miejsce. Postaramy się Ciebie nie zawieść. Ale to już wszystko w dzisiejszym odcinku GoLine TV Powered by Yahoo. Żegnamy się, subskrybujcie nasz kanał, bo włączyliśmy reklamy na YouTubie, żeby trochę za Was zarobić. Do zobaczenia.